Neymar, fotografia Getty Images, Brazylia rozpocznie zmagania na mundialu w niedzielę. Do meczu w świetnym nastroju z pewnością przystąpi Neymar, który twierdzi wprost, że jego zdaniem jest najlepszym piłkarzem na świecie. W tym wszystkim kryje się jednak jedno małe ale. Mateusz wytypował wyniki MSI. Pesymistyczna ocena Polaków. Brazylijczyk ma za sobą świetny indywidualny, ale nie do końca udany zespołowo sezon w Paris Saint-Germain. Wie jednak, jaka jest wartość i na co go stać. Udowadniał to wielokrotnie także w reprezentacji Brazylii. Dlatego w wywiadzie na kanale Das Impedidos z YouTube'a powiedział kilka, bardzo odważnych słów na swój temat. Z całym szacunkiem, ale jestem najlepszym piłkarzem na świecie, rzekł. Dlatego, że Leo Messi i Cristiano Ronaldo są z innej planety. Ta dwójka jest ponad wszystkimi innymi, dodał jednak. Brazylia przygodę z rosyjskim mundialem rozpocznie w niedzielę. Pierwszym przeciwnikiem będzie Szwajcaria. Transmisja spotkania od 20 w TVP1, TVP Sport, sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej. Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP Mundial 2018, Grupa B, Portugalia, Hiszpania, skrót TVP Sport HD.